Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Czabak, jestem pracownikiem kadry fizyki, materiałów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej i zapraszam Państwa na wykład otwarty, który przygotowałem na potrzeby dzisiejszego wykładu. Wykład będzie dotyczył nietypowych konstrukcji zespolonych i kompozytowych. Na początku oczywiście należałoby powiedzieć kilka słów na temat tego, czym są w ogóle konstrukcje zespolone. Konstrukcje zespolone powstają po wyniku odpowiedniego połączenia, czyli zespolenia co najmniej dwóch elementów. Najczęściej te dwa elementy są również wykonane z co najmniej dwóch materiałów. Ogólnie rzecz biorąc, ideą zespolania elementów ze sobą jest to, aby optymalnie wykorzystać zalety i wyeliminować ewentualne wady zastosowanych w tego typu konstrukcjach właśnie materiałów. Przechodząc natomiast do materiałów budowlanych, które wykorzystuje się m.in. w konstrukcjach zespolonych, to jeden z powszechnie stosowanych materiałów budowlanych jest zapewne beton. Jest to materiał, który relatywnie dobrze daje się formować i ma bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o wytrzymałość na ściskanie. Natomiast jego istotną wadą jest jego wytrzymałość na rozciąganie. Kolejny z materiałów budowlanych, który powszechnie stosujemy w budownictwie, jest stal. Zarówno stal zbrojeniowa, jak i stal profilowa. Ten materiał, niestety z uwagi na sposób jego pozyskiwania, przetwarzania, a następnie formowania, jest bardzo energochłonny. A przez to, że jest energochłonny, jest również kosztochłonny. Stąd też w przypadku projektowania jakichkolwiek konstrukcji stalowych, czy też zespolonych z użyciem właśnie stali, ograniczamy ilość zużycia tego materiału. I trzeci z materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie jest to drewno. Drewno jest materiałem stosowanym przez ludzi w budownictwie praktycznie od samego początku. Jest to materiał stosunkowo lekki, łatwy w obróbce, stosunkowo tani, niemniej jednak wykazuje on dość słabe parametry, jeśli chodzi o sztywność i wytrzymałość, zarówno na ściskanie, jak i rozciąganie. Jeśli chodzi o samą ideę zespalania elementów ze sobą. W tym przypadku przygotowałem na tę potrzebę animację przedstawiającą dwie praktycznie identyczne belki. Belka znajdująca się po lewej stronie różni się tym od tej po prawej stronie, iż nie została ona zespolona. Czyli w tym momencie proszę zwrócić uwagę, że ugięcie belki po lewej stronie jest znacznie większe od ugięcia belki po prawej stronie. Co wynika właśnie z faktu, że w przypadku belki po lewej stronie warstwa pierwsza, czyli dolna, i warstwa druga pracują praktycznie oddzielnie. Kolory, które pokazywane są na tej animacji, odpowiadają naprężeniom normalnym w konstrukcji. Czyli odpowiednio kolor niebieski czy też błękitny odpowiada za naprężenia ściskające, natomiast kolory żółty do czerwonego za naprężenia rozciągające. I teraz wracając do tej animacji, proszę zwrócić uwagę, jak te kolory wyglądają w przypadku pierwszego i drugiego elementu. W przypadku pierwszego elementu widzimy, że zarówno warstwa górna, jak i dolna wykazują naprężenia zarówno ściskające, jak i rozciągające. A w przypadku elementu zespolonego, czyli tej belki po prawej stronie, widzimy, że warstwa górna jest praktycznie tylko i wyłącznie ściskana, natomiast warstwa dolna jest rozciągana, co z punktu widzenia m.in. na przykład wytrzymałości betonu na ściskanie i tak jak powiedziałem, tej słabej wytrzymałości na rozciąganie, już widzimy, że w momencie, kiedy byśmy chcieli wykorzystać beton do konstrukcji zespolonych, na pewno byśmy go lokowali w tej właśnie górnej warstwie, czyli warstwie ściskanej. I teraz przechodzimy do tak naprawdę głównej części prezentacji dotyczącej właśnie tych nietypowych konstrukcji zespolonych, a mianowicie chodzi o belki czy też stropy zespolone drewniano-betonowe. Czym w ogóle jest taki dziwny układ połączenia drewna i betonu? Zacznijmy od tego, że układ zespolony musi składać, tak jak wspomniałem wcześniej, z dwóch warstw, czyli mamy warstwę w tym momencie, którą jest belka drewniana oraz warstwę w postaci płyty betonowej. Ale aby można było mówić o zespoleniu tych dwóch elementów ze sobą, musimy te dwa elementy ze sobą w jakiś sposób połączyć. Na przykład za pomocą śrub, bądź też za pomocą wkrętów, bądź też gwoździ. Jeśli chodzi o sposoby realizacji połączenia, jest ich naprawdę dużo. Praktycznie każdy projektant może znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiadało jego potrzebom. I mamy tutaj odpowiednio, tak jak wspominałem wcześniej, gwoździe bądź też wkręty, wklejane stalowe haki, poziome stalowe pręty, płytki kolczaste, dokładnie te same, które wykorzystujemy w przypadku łączenia elementów drewnianych, stalowe profile teowe, na przykład wklejane do elementu drewnianego, stalowe wbijane rury, wbijane pręty w kształcie litery U,
drewniane bloki czy też wręby, albo połączenie wrębów wraz z łącznikami stalowymi. Więc tak naprawdę tych rozwiązań jest dość dużo. Ale tak naprawdę po co nam tego typu rozwiązanie? Po co łączyć tak różne materiały, jakim jest drewno i beton? Zacznijmy od tego, że jest to tak naprawdę zapotrzebowanie rynku albo zapotrzebowanie naszych obiektów, które w przypadku na przykład centrum miast, w większości kamienic czy też budynków mamy stropy właśnie w konstrukcji drewnianej. W większości przypadków praktycznie każdy z nas, który korzystał kiedykolwiek z takiego stropu, na pewno poczuł wady tego typu rozwiązania. Jest to strop, który jest relatywnie niesztywny i ma niedużą nośność. I w momencie, kiedy chcemy zmienić sposób użytkowania takiego pomieszczenia, bądź też podnieść jego walory użytkowe, no to rozwiązań jest kilka. Jedno polega na całkowitej wymianie tego stropu na alternatywny, na przykład strop gęstożebrowy, ale wiąże się to praktycznie z dewastacją zarówno lokalu poniżej, jak i powyżej. Można też pokusić się o jakieś wzmocnienie belek drewnianych za pomocą profili stalowych lub też zastosować technologię, którą w tym momencie proponuję w ramach tej prezentacji, czyli zespolić istniejące belki drewniane z nową projektowaną płytą betonową. W pierwszej kolejności przy realizacji tego typu przedsięwzięcia usuwa się ciężką izolację, która była wcześniej wykonana na tym stropie. Następnie izolację to zamienia się na lekką izolację w postaci np. wełny mineralnej. W kolejnym etapie realizuje się połączenie, np. z wykorzystaniem gwoździ, bądź też, jak wspomniałem wcześniej, wkrętów. Akurat w tym przypadku wykorzystano gwoździe. Kolejny etap to układanie zbrojenia i wykonywanie płyty betonowej. Jeśli chodzi o grubość tej płyty betonowej, zazwyczaj ona wynosi około 5 cm. Tego typu rozwiązanie nie jest domeną tylko i wyłącznie konstrukcji, tylko i wyłącznie wzmacniania istniejących konstrukcji, na przykład stropy. Tego typu rozwiązanie możemy również zastosować w nowo projektowanych budynkach, czy też nowo projektowanych obiektach inżynierskich. Tu mamy przykład zastosowania tej technologii w przypadku przeprawy mostowej, gdzie wykorzystano drewno klejone z uwagi na gabaryty elementu i połączono tą belkę z drewna klejonego właśnie z płytą betonową, otrzymując przeprawę mostową wykonaną właśnie w konstrukcji drewniano-betonowej. Ale czy tak naprawdę zespalanie tych dwóch materiałów ma sens? Jaka jest korzyść wynikająca z połączenia elementu drewnianego i betonowego? Aby stwierdzić, czy rzeczywiście ma to sens, u nas na Wydziale Budownictwa, w naszym laboratorium, przeprowadziliśmy szereg eksperymentów związanych z tego typu konstrukcjami. Pierwszym eksperymentem było badanie niszczące belki drewniano-betonowej, której przekrój i widok z góry mamy na niniejszym slajdzie. Belka drewniana o przekroju 10-20 cm, płyta betonowa o grubości 5 cm i szerokości 30 cm. Oba elementy połączone razem za pomocą wkrętów do drewna. No i stanowisko badawcze. Symulacja przewidywała, czy też badanie przewidywało schemat czteropunktowego zginania, a w ramach pomiarów mierzyliśmy takie parametry jak ugięcie w środku rozpiętości elementu, krzywizny, czy też istotne ze względu na charakterystykę tego typu konstrukcji poślizgi pomiędzy warstwami. I teraz chciałbym Państwu pokazać element, w sumie rzecz biorąc, najbardziej spektakularny tego typu badań, czyli moment zniszczenia samego elementu. To, co Państwo teraz widzą na prezentacji, to jest kadr z filmu zaraz przed zniszczeniem elementu. Proszę zwrócić uwagę na ugięcie tego elementu zespolonego i przypominam, belka drewniana jest rozciągana, natomiast płyta betonowa jest ściskana. Przejdźmy w takim razie do tego krótkiego materiału wideo. I teraz, jak dużą siłę udało nam się przyłożyć do takiego układu? Była to siła równa 90 kN, co odpowiada 9 tonom, a jest to odpowiednik 6 samochodów osobowych średniej wielkości. Natomiast co istotne, co w momencie, kiedy nie zespolilibyśmy belki drewnianej z tą płytą betonową? Jaką wartość wówczas moglibyśmy osiągnąć? No byłaby to wartość praktycznie o połowę mniejsza, odpowiadająca jedynie 3 takim pojazdom.
Stąd też zysk, jeśli chodzi o wytrzymałość czy też nośność takiej konstrukcji, jest ewidentny. Oczywiście tutaj jest mowa o wytrzymałości doraźnej tego typu konstrukcji. Wytrzymałość długotrwała byłaby zapewne o kilkadziesiąt procent niższa. I teraz przechodząc właśnie do kwestii związanych z wytrzymałością takiej konstrukcji, długotrwałą wytrzymałością tego typu konstrukcji, czy też wpływem właśnie obciążeń długotrwałych na tego typu konstrukcję, należałoby wspomnieć coś na temat zjawiska pełzania, które występuje zarówno w betonie, jak i w drewnie. Zjawisko pełzania jest to powolna zmiana kształtu ciała, czyli jego odkształcenie na skutek działania stałych, co istotne, i długotrwałych obciążeń. Czyli w momencie, kiedy tego typu element, drewniany bądź też betonowy, zostanie obciążony długotrwale, to jego, powiedzmy, jeżeli mowa jest tu o belce bądź też stropie, jego ugięcie będzie narastało w czasie. I jak to mówił Heraklit z Efezu, grecki filozof, wszystko płynie. I tu mniej więcej właśnie o to chodzi. Żeby w ogóle móc wytłumaczyć, na czym polega zjawisko płynięcia, należy w ogóle coś powiedzieć na temat modeli ciał, które wykorzystujemy w budownictwie. Począwszy od najprostszego modelu ciała Hooka, gdzie Robert Hooke za swojego życia przeprowadził liczne eksperymenty, ale jeden z nich był prosty, a zarazem genialny. A mianowicie, wziął on sprężynę, obciążył tą sprężynę pewną siłą. Zmierzył wydłużenie tej sprężyny, następnie swój eksperyment powtórzył, przy czym do sprężyny przyłożył dodatkowe obciążenie. Powiedzmy, że to obciążenie było dwukrotnie większe. Ponownie zmierzył wydłużenie sprężyny. Co się okazało? Okazało się, że wydłużenie tej sprężyny było proporcjonalne do przyłożonego obciążenia. Stąd też można powiedzieć, że jeżeli obciążenie wzrośnie dwukrotnie, to też to wydłużenie tej sprężyny będzie dwukrotnie wyższe. Podobnie zachowuje się większość materiałów budowlanych. I teraz proszę zwrócić uwagę na przygotowany przeze mnie wykres. Mamy tutaj przemieszczenia, siłę oraz czas. I w momencie, kiedy przykładamy obciążenie do naszego elementu, następuje natychmiastowa jego reakcja w postaci właśnie jego ugięcia na przykład. I w momencie, kiedy utrzymamy to obciążenie na stałym poziomie, to też to przemieszczenie nie ulegnie zmianie w przeciągu danego czasu. W momencie, kiedy konstrukcja zostanie odciążona, mamy natychmiastowy w czasie powrót do stanu zerowego i konstrukcja zostaje całkowicie odciążona i powróciła właśnie do stanu zero. Kolejnym z modeli ciał, które należałoby przynajmniej wytłumaczyć, biorąc pod uwagę modele związane już z pełzaniem, jest to model ciała newtonowskiego, czyli tłumika newtonowskiego. Tu założenie polega na tym, że w momencie, kiedy przykładamy obciążenie, nie mamy natychmiastowego przyrostu ugięć, czy też przemieszczeń. Te przemieszczenia narastają w czasie. Jak widać na tym wykresie, wraz z upływem czasu przemieszczenie narasta do pewnej wartości. Następnie po odciążeniu ten element już nie powraca do swojego stanu pierwotnego, natomiast pozostaje w tym stanie, który został mu nadany. Kolejny model jest kombinacją modelu ciała Hooka i tłumika newtonowskiego, czyli tak zwany model Maxwella. Jest to połączenie szeregowe tych dwóch elementów. I teraz proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy przyłożymy obciążenie, mamy natychmiastową reakcję tego modelu, czyli mamy tutaj w tym momencie ugięcia czy też odkształcenia sprężyste. Następnie włączają się mechanizmy związane z pracą tłumika i w tym momencie to nasze przemieszczenie narasta w czasie. Po odciążeniu natomiast konstrukcja częściowo powraca do swojego stanu pierwotnego, natomiast odkształcenia związane z działaniem tłumika pozostają na niezmienionym poziomie. Myślę, że najlepiej samą pracę tego typu modelu prezentuje właśnie ten bardzo prosty eksperyment. I proszę tutaj zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy zostało przyłożone obciążenie, mamy natychmiastową reakcję sprężyny, to o czym wspominałem wcześniej, i powolną, związaną z czasem, przyrost przemieszczenia tłoka tego tłumika newtonowskiego, który w tym momencie jest tutaj reprezentowany przez tą strzykawkę.
Kolejny model, troszeczkę może bardziej skomplikowany, połączenia równoległego ciała Hooke'a i tłumika newtonowskiego, jest to model Kelvina Voigta. W tym przypadku, z uwagi na to, że zarówno sprężyna, jak i tłumik newtonowski współpracują ze sobą, przebieg przemieszczeń w czasie odbywa się po drodze krzywoliniowej. Czyli proszę zwrócić uwagę, przykładamy ponownie obciążenie, przyrasta nam przemieszczenie, następnie odciążamy konstrukcję i w wyniku tego, że mamy pewną energię potencjalną zgromadzoną w sprężynie, ciało powraca do swojego stanu pierwotnego. I w końcu przechodzimy do modelu, który najczęściej w budownictwie jest wykorzystywany do opisu zjawisk związanych z pełzaniem. Jest to tak zwany model standardowy liniowej lepkosprężystości. Jest to model, który łączy ze sobą model Kelvina, o którym mówiłem przed chwilką, oraz model ciała Hooke'a. Czyli w momencie, kiedy dociążamy konstrukcję, w tym momencie reaguje nam sprężyna związana z modelem ciała Hooke'a. Następnie w wyniku działania modelu Kelvina przyrastają nam przemieszczenia w czasie po linii krzywej. Następnie w momencie odciążania takiej konstrukcji mamy powrót związany z reakcją sprężyny ciała Hooke'a i następnie powrót związany z modelem ciała Kelvina. I teraz jak to ma się w stosunku do materiałów budowlanych? Bo na tą chwilę mówiliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie o jakichś modelach, które można zasymulować strzykawką i sprężyną. Natomiast jak to wygląda w przypadku konstrukcji budowlanych? Kolejny przykład, ponownie dotyczący konstrukcji drewniano-betonowych, gdzie mamy belkę podobną do tej, którą badaliśmy statycznie. I w tym przypadku obciążenie było realizowane przez zbiorniki wypełnione cieczą, w tym przypadku wodą, które symulowały właśnie to stałe w czasie obciążenie. Stanowisko badawcze składające się z czterech belek i obciążonych właśnie wspomnianymi wcześniej zbiornikami. I teraz wykres. Na tym wykresie mamy na linii poziomej czas, na linii pionowej ugięcie. Linie kolorowe przedstawiają ugięcie każdej z kolejnych belek właśnie w czasie. I to, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest właśnie to, w jaki sposób ten przebieg, który tutaj widzimy, odpowiada temu modelu standardowemu. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy napełniane były zbiorniki, czyli w tym czasie, nazwijmy sobie ten czas T0, to w tym czasie przemieszczenie następowały natychmiast. Natomiast po tym, jak pozostawiono to obciążenie na elemencie, te przemieszczenia, czy też te ugięcia tego elementu narastały w czasie. Oczywiście w przypadku zarówno elementu drewnianego, jak i betonowego, z uwagi na to, że są to materiały, które reagują na transport wilgoci, czyli pęcznieją bądź też kurczą się w wyniku nawilgacania bądź też suszenia, również uwidacznia się to na tych wykresach. Kolejnym tematem, który chciałbym dzisiaj Państwu pokazać, a dotyczący konstrukcji zespolonych, czy też konstrukcji właściwie w tym przypadku kompozytowych, są to belki żelbetowe wzmacniane warstwą betonu na bazie proszków reaktywnych. Czym jest taki beton na bazie proszków reaktywnych? No jest to beton ultra wysokiej wytrzymałości, który może osiągać wytrzymałość nawet 200 MPa, czasem może tą wytrzymałość nawet przekraczać, gdzie w przypadku betonów powszechnego użytku, które najczęściej stosujemy na budowach, beton tego typu zazwyczaj ma wytrzymałość na poziomie 20-30 MPa. U nas na Wydziale w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych zespół pani profesor Grzeszczyk udało się zaprojektować beton, którego wytrzymałość po 28 dniach osiągnęła właśnie tą imponującą wartość na poziomie około 200 MPa. Jest to już prawie wytrzymałość stali, którą również wykorzystujemy w budownictwie. Proszę również zwrócić uwagę, jak wygląda wytrzymałość już po jednym dniu. Ta wytrzymałość osiągnęła niemalże 100 MPa, a przypomnę, beton powszechnego użytku to jest wytrzymałość rzędu 20-30 MPa. Niestety z uwagi na skład tego betonu jest to beton stosunkowo drogi, stąd też nie wykorzystuje się go powszechnie. Jest to raczej beton do zadań specjalnych w momencie, kiedy jesteśmy w stanie świadomie wykorzystać jego potencjał.
I tutaj chciałbym pokazać Państwu też pewną zależność pomiędzy wytrzymałością betonu a jego kruchością. Niestety wraz z wzrostem wytrzymałości betonu rośnie jego kruchość. I tutaj mamy przykład badania wytrzymałości próbek walcowych betonu odpowiednio dla betonu powszechnego użytku i betonu właśnie na bazie proszków reaktywnych. Proszę zwrócić uwagę, że w tym przypadku, jeżeli spojrzymy sobie na beton powszechnego użytku, no to właściwie jest to proces stosunkowo powolny. Powoli odspajają się elementy betonu, widzimy zarysowanie. Natomiast w przypadku betonu na bazie właśnie tych proszków reaktywnych, jego zniszczenie następuje natychmiast. Jest to tak naprawdę wada z uwagi na to, że projektując jakąkolwiek konstrukcję budowlaną, powinniśmy wykonywać czy projektować tak elementy, aby sygnalizowały one moment wyczerpania swojej nośności. W tym przypadku nie ma o tym mowy z uwagi na to, że jego zniszczenie tego betonu następuje gwałtownie. Żeby udowodnić właśnie świadome wykorzystanie tego materiału w konstrukcjach, zaproponowany został prosty eksperyment polegający na porównaniu standardowej belki żelbetowej o szerokości 20 i wysokości 40 cm wzbrojonej 4 prętami FI20 u dołu z belką niemalże identyczną, przy czym górna warstwa tej belki żelbetowej została wykonana właśnie z tego betonu na bazie proszków reaktywnych, tak aby można było wykorzystać potencjał tego betonu. Co tak naprawdę dzięki tego typu działaniom uzyskaliśmy? Myślę, że najlepiej prezentuje to film, który dla Państwa przygotowałem. Po lewej stronie mamy belkę wykonaną z tradycyjnego betonu powszechnego użytku, a po prawej stronie mamy belkę żelbetową z tą 7-centymetrową warstwą betonu na bazie proszków reaktywnych. Proszę na początek zwrócić uwagę na tradycyjną belkę żelbetową. Dość szybko, będzie miało to miejsce dosłownie za chwilę, dochodzi do odspojenia otuliny w strefie ściskanej betonu. W przypadku belki żelbetowej, w której w górnej warstwie zastosowano beton na bazie proszków reaktywnych, do takiego zjawiska nie dochodzi w ogóle. Co więcej, o ile w przypadku belki, tradycyjnej belki żelbetowej, eksperyment musiał zostać dość szybko przerwany właśnie z uwagi na zniszczenie tej strefy ściskanej, o tyle w przypadku belki wzmacnianej za pomocą tej warstwy wykonanej z betonu na bazie proszków reaktywnych, to ugięcie czy tego elementu mogliśmy uzyskać praktycznie dwukrotnie większe. Ostatecznie siłę, którą udało nam się przyłożyć na ten stosunkowo skromny element, to była siła na poziomie 400 kN. Jest to siła odpowiadająca mniej więcej masie Boeinga 737-800. Więc jest to wartość imponująca. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia na Politechnice Opolskiej.